Sanatorium Miłości od lat cieszy się popularnością. Sympatycy programu zawsze z zaciekawieniem śledzą dalsze losy kuracjuszy po zakończeniu emisji. Sami uczestnicy show również dbają o podtrzymywanie kontaktu z fanami. Jedną z osób aktywnych w sieci jest ostatnia, królowa turnusu, Maria Oleksiewicz. Kobieta poinformowała, że znów musi być hospitalizowana. Maria Oleksiewicz została królową turnusu w ostatniej edycji Sanatorium. W Sanatorium Maria zaprezentowała się jako pewna siebie i odważna kobieta, która otwarcie wyraża swoje zdanie. Dzięki temu uczestniczka szóstego sezonu zyskała sympatię zarówno innych członków grupy, jak i widzów śledzących perypetie kuracjuszy w TV. W finałowym odcinku na podstawie głosownia wyłoniono króla i królową turnusu. Tytuł ten przypadł Stanisławowi Boberowi i wspomnianej Marii. Uczestniczka nie kryła zaskoczenia z takiego obrotu spraw i powiedziała, że w ogóle się tego nie spodziewała. Maria Oleksiewicz ma problemy zdrowotne. W czerwcu Oleksiewicz poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama, że przebywa w szpitalu. Kobieta musiała przejść pilną operację biodra. Seniorka na bieżąco informowała obserwujących o swoim stanie zdrowia. Ostatnio Maria skomentowała post innej uczestniczki Sanatorium Miłości, Janiny, zdradzając przy okazji, że ponownie musi być hospitalizowana. Zawsze Janinka na posterunku i pomocna. Fajnie się bawicie, a ja do szpitala na 6 tygodni. Rehabilitacja, napisała Oleksiewicz pod postem, w którym Janina chwaliła się spotkaniem z innymi kuracjuszami. Po rehabilitacji będziesz z nami fikała, odpisała jej Janina, życzymy szybkiego powrotu do pełnej sprawności.